Panie prezesie, zdefiniowaliśmy sporo tych rozmaitych pól, przez które można spojrzeć na działalność Mlekpolu. Po tych 40 latach, co na dziś jest największym wyzwaniem, co będzie największym wyzwaniem w przyszłości? Ja mam tutaj całą listę możliwych odpowiedzi, ale co ja będę wymieniał, pan prezes wie najlepiej. Dużym problemem jest wymiana pokoleniowa w gospodarstwach rolnych, że nawet gospodarstwa z dorobkiem, już produkujące w skali, można by powiedzieć, takiej większej mleka rocznie, rzędu tam około 1 000 000 litrów, no nie zawsze mają następcę. Pomimo tego, że rodzic ma 4 dzieci, przychodzi, mówi, kończy pracę, musi zakończyć produkcję mleka, bo już zdrowie mu nie dopisuje. No a co z potomstwem? Mówi, żaden nie chce pracować na gospodarstwie. Pomimo tego, że postęp techniczny i technologiczny w gospodarstwach jest bardzo duży, już dzisiaj nie ma takiej prostej pracy, jaka była na roli w gospodarstwach tam 30-40 lat temu. No ale pojawiły się nowe wymagania, po prostu te wszystkie finansowe, rozliczeniowe, ubieganie, walka o te różnego rodzaju fundusze. Także w tych gospodarstwach potrzebny by był pracownik rolny dla przykładu, który by po prostu no, pracował jak u siebie, to wtedy to gospodarstwo mogłoby pospinać te swoje po prostu i wszystkie sprawy związane z tym. Także jest to odczuwalne, jest to zauważalne, ponieważ ubywa nam producentów mleka. I to nie zawsze tych najmniejszych, bo jeszcze jak ci najmniejsi, to często po prostu bez perspektywy, tylko żeby dożyć do emerytury, czy coś takiego, doczekać, przepraszam, emerytury i zakończyć. A nie ma takiej opcji, żeby w takiej sytuacji Mlekpol jako beneficjent tych dostaw miał jakiś udział w, nie wiem, w przejmowaniu, łączeniu się, konsolidacji tych opuszczanych czy potencjalnie wygaszanych gospodarstw? To nie ma tak, że one są opuszczone, te gospodarstwa, bo dzisiaj, no, szczególnie tutaj na Podlasiu, które dominuje w produkcji mleka, bo jest to województwo o największej produkcji, podlaskie największej produkcji mleka, 2 miliardy 650 dotychczas, teraz za rok ubiegły wyprzedziliśmy mazowieckie, bo zamknęło kwotę 2 miliardy 580. Tu u rolników jest, u tych, którzy chcą produkować, jest głód ziemi, jest brak ziemi. Oni korzystają z takiej formy przejściowej, wydzierżawiają, ale dzierżawcy po prostu zawsze dyskutują, no to sąsiad daje więcej, no to idę. Też nie chcę podpisywać umów długofalowych na kilka lat. No, a ten użytkownik no, chciałby zainwestować w tą matkę ziemię, żeby mieć jak najlepsze musi efekty. Mieć perspektywę. Ale jak nie ma tej perspektywy, no to jest to taka trochę ta tymczasowość. Sytuacje są różne i że tych gospodarstw ubywa, no to może jeszcze nie jest takie najgorsze, tylko że po prostu dużo jest tych większych, którzy decydują się na zakończenie, bo tak jak wspomniałem, Holandia, która produkuje te 14 miliardów litrów mleka, to ma tylko niecałe 20 tysięcy producentów mleka. My mamy jeszcze na dzień dzisiejszy ponad 100 tysięcy producentów mleka. Także innego kierunku rozwoju tego mleczarstwa to my nie wymyślimy. To już jest, funkcjonuje w Europie w różnych standardach, w różnych krajach i tylko tą ścieżkę trzeba najbardziej odpowiednio dla nas po prostu dobrać. No ale to tutaj mówimy o otoczeniu, niezwykle istotnym czynniku związanym z dostawami. A co sam Mlekpol traktuje jako w tym polu, które od niego zależy, które może coś zrobić? Czy są planowane jakieś nowe inwestycje? W którą stronę idzie myślenie o nich? Staramy się naszych producentów, członków spółdzielni wspierać w różnych formach. Pierwsza to jest ta gwarancja ciągłego, bezpiecznego odbioru mleka z gospodarstwa. Dzisiaj 9 tysięcy gospodarstw. My dobrze nawet, każdy z nas nie wie, gdzie one są, bo to było kiedyś niewyobrażalne.
systematycznie, jeżeli ktoś inwestuje, staramy mu go się wspomagać finansowo. Udzielamy kredytów na warunkach, no, które uzgodnimy wspólnie, bo ktoś tam chce na krótszy termin, ktoś na dłuższy termin. Ocenę mleka prowadzimy po prostu na koszt spółdzielni. Wprowadziliśmy też, żeby było łatwiejsze oddziaływanie na to jakość mleka, że oceniamy z każdej dostawy wszystkie parametry fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, w formie SMS-ów, w formie wydruków na paragonach, w samochodach, które odbierają mleka, dostarczamy to producentom po prostu na bieżąco. Natomiast no, każdy z nas ma do spełnienia swoją rolę, czyli producent wyprodukowania mleka, my odebrania, no i zapłacenia przyzwoitej ceny, bo ta cena zawsze jest przedmiotem dyskusji, że i ona najczęściej jest za mała i my się z tym zgadzamy, tylko możemy tyle zapłacić, na ile firmę po prostu stać, żeby zachować płynność finansową, że jak przychodzi obowiązek realizacji swoich zobowiązań, no to żeby nie obiecywać, a zapłacić. W historii tych 40 lat nie mieliśmy żadnego poślizgu, żebyśmy nieterminowo nie zapłacili za mleko. Często rolnicy to podkreślają, że to jest najważniejsze, bo ten grosz mniej, grosz więcej, to mówi, jest też ważne, ale ja mam swoje po prostu zobowiązania, muszę prąd, wszystko, energię, raty i dlatego jak to mleko, jak te pieniądze przychodzą, to pozwalają na normalne funkcjonowanie. A pan wspomniał jeszcze o jednym potencjalnym wyzwaniu, czy pomyśle, chciałem porozmawiać. Pan prezes wspomniał o tych małych firmach, które zapewniają wam transport. Nie macie własnej sieci transportu. Tak. Nie ma takiego pomysłu, żeby na przykład ich jakoś rolnicy zebrać świadczą. Razem. Nie, rolnicy też świadczą. Mhm. To znaczy mamy otwarte drzwi dla każdego, kto chce podjąć się tego tematu. I rolnicy, mamy kilku rolników, którzy zakupili środki transportowe i świadczą nam usługę w zwózce mleka, jak i również w wywozie naszych produktów. Także nam to w ogóle nie przeszkadza. Wręcz odwrotnie, jest to bardzo dobre, bo wtedy często tam są te dyskusje o różnicach, nie? To jak już ktoś sam coś wykonuje, to szybciej pozna te uwarunkowania tych różnic. Czyli pomysł, żeby zastąpić tę formę transportu na przykład jedną spółką, córką nie. Mlekpolu na razie nie. Nie. Panie prezesie, ja wrócę do tego wątku konsolidacji i współpracy, bo są te rzeczy związane, chociażby przed chwilą rozmawialiście o opakowaniach, przed chwilą rozmawialiśmy o tej nowych wymogach związanych z tą bardziej zrównoważoną produkcją. Mamy kwestię identyfikacji łańcucha dostaw, alternatywy mleka, żeby tylko kilka wspomnieć. No i faktycznie, jak nie takie połączenie sensu stricte, są te rynki trzecie, pan wspomniał też, może ten jeszcze wątek dodam, że faktycznie ten eksport może wyglądać niedługo inaczej, bo na tych rynkach, które populacja szybko rośnie i się też bogaci, gdzie rośnie klasa średnia i przyjmuje te wzorce konsumpcji nasze, nazwijmy to zachodnie, to więc też pewnego rodzaju know-how, jak sprzedawać na te odległe rynki o innych uwarunkowaniach konsumenckich i tych związanych z dystrybucją. Więc jak nie taka konsolidacja sensu stricte, to może taka współpraca przez pryzmat takich projektów, które czekają branżę. No i tutaj państwa, tych dużych graczy, tak to powiem, na rynku jest tych czterech, przynajmniej pięciu mniej więcej, tak bym to, nie obrażając nikogo, ale no, wiemy, kto jest duży. Czy są takie projekty, które myśli pan, że moglibyście współpracować, biorąc pod uwagę, jakie wyzwania czekają przed przetwórstwem mleka? Wcześniej tam poruszałem temat logistyki, nie, wyrobów gotowych i prowadzimy takie rozmowy, żeby na przykład wspólnie pobudować magazyny takie dystrybucyjne, gdzie następowałoby raz magazynowanie, drugi raz kompletacja, żeby do jednego odbiorcy nie jechały dwa samochody, a jeden samochód z całą paletą produktów. No ale to też tutaj, gdyby rząd po prostu wsparł takie koncepcje, poprzez jakieś tam dofinansowanie, łatwiej by było te bariery pokonać, tych oporów wewnętrznych, bo one występują po prostu. Dużo jest takich tematów, które można by było oszczędniej zrealizować, niżeli na dzień dzisiejszy jest to robione. No ale zawsze do tego tanga jest potrzeba dwojga. No, dobrze,
To nie drążmy tego już w takim układzie, bo już dwa razy żeśmy pytali. Panie prezesie, a jeszcze jak spytamy o te plany, tutaj pan redaktor trochę podpytywał już, te plany państwa inwestycyjne. Czy w nowe moce produkcyjne, no i z czego wynikają te decyzje, żeby akurat w to inwestować? Nowe produkty? Nowe produkty, nowe kategorie, również przez pryzmat tego, jak będzie się ten rynek zmieniał. No i myślę, że też wszyscy macie świadomość tego, że trzeba do tych krajów trzecich eksportować. Wiemy o tym, że my sobie świetnie dajemy radę w Unii Europejskiej, jako i cała żywność eksportowana, produkowana w Polsce, jak i państwa branża przetwórstwa mleka. No i pytanie, w co będziecie w najbliższym czasie inwestować, jeżeli możemy spytać jeżeli pan może zdradzić rąbek tajemnicy. Myślę, że wszyscy borykamy się z problemem pracowników i coraz są raz, że większe wymagania, ale i brakuje ich. Niezależnie od po prostu oczekiwania kwalifikacji. W związku z tym te wszystkie procesy technologiczne musimy iść w kierunku automatyzacji maksymalnej, żeby ograniczyć po prostu na linii ilość pracowników. Bo ten problem widać, że będzie narastał. W związku z tym te wszystkie linie, które mamy, to staramy się po prostu jak najbardziej automatyzować, żeby tych problemów ludzkich było jak najmniej. I cały czas my jako chyba jedyna firma w Polsce mamy Instytut Innowacji i Wdrożeń. Jest to w Mrągowie, ma swoją siedzibę. Prezesem tego instytutu jest profesor Babuchowski. I w tej chwili zajmuje się, opracowujemy. Dużym polem do popisu dla nas jest nowo otwarta proszkownia w roku ubiegłym, gdzie produkujemy białka serwatkowe, tak zwany WP, co różnym poziomie koncentracji, nawet do 85%. Na bazie tego WP-cu staramy się po prostu produkować nowe wyroby i rozwijać paletę tych, które mamy, bazując często na tych składnikach uzyskiwanych w mleczarstwie, które były mniej popularne. Dla przykładu jak maślanka. Wypuściliśmy rodzinę deserów maślankowych z różnymi dodatkami. Pracujemy w tej chwili nad produktami na bazie serwatki. One nie będą się nazywały bezpośrednio. Nie, bo ta serwatka ma taki trochę wydźwięk odpadu i tak dalej. Ale myślę, że w tych produktach, które będziemy wytwarzać, to nie będzie się jej wyczuwało. Natomiast te mikroskładniki, które są zawarte, są bardzo prozdrowotne i doskonalimy rodzinę serów, bo produkujemy ponad 70 tysięcy ton sera w roku. Rozwijamy też rodzinę serków śmietankowych, tych tak zwanych łaciatych, deserowych. No, cały czas nad czymś pracujemy. Nie zawsze to, co opracujemy, to konsument zaakceptuje, bo to jest najważniejsze, żeby konsument zaakceptował. Także nie staramy się mnożyć dziesiątek tych nowych wdrożeń, a po prostu wdrożenie, które by owocowało zwiększeniem sprzedaży. Panie prezesie, tak naprawdę cały czas rozmawialiśmy o udanym połączeniu tradycji z odpowiedzią na wyzwania współczesności. Życzymy, by nadal to połączenie było udane w przypadku Mlekpolu. Naszym gościem był pan Edmund Borawski, prezes spółdzielni mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. Podkreślam, to my byliśmy gośćmi tak naprawdę pana prezesa. Rozmawiali pan Michał Siwek, BNP Paribas. I Wojciech Szeląg. Dziękujemy panu prezesowi, dziękujemy państwu. To był program Gabinet Spożywczy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy uprzejmie.